Chwała Bogu. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, za to, że mamy jeszcze taki czas, taką możliwość ratować się na tej ziemi, że On przyszedł na tą ziemię, żeby dać nam zbawienie. Wiecie, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie to, że On stanął na mojej drodze, stanął na Twojej drodze, to wiecie, straszny stan by był z nami dzisiaj. Bardzo straszny stan. Ale chwała Bogu za to, że On daje taką możliwość i Ty i ja możemy do Niego wołać. Możemy mieć z Nim społeczność. Jeśli mamy jakiś problem, jeżeli jest coś, co zaczyna przeszkadzać, my możemy z każdym tematem przychodzić do naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest wielki, wielki skarb dla nas. Wiecie, naprawdę, to jest wielki skarb, że mamy bez ustanku możliwość na to, żeby mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. Pytać Go o te właśnie sprawy, tematy. On nas może pouczać, tylko właśnie jest to, czy pragniesz tego, czy potrzebujesz Go. To jest pierwszy temat w moim życiu i pierwszy temat w Twoim życiu. Czy Ty Go potrzebujesz? Czy On jest dla Ciebie taki cenny? Czy chcesz się radzić Go? Czy chcesz z Nim mieć społeczność? Wiecie, ludzie naprawdę przemierzają wielkie kilometry, żeby gdzieś tam spotkać się z kimś, żeby posłuchać jakieś porady, pójść na jakąś terapię, pójść na coś tam, na różne rzeczy, naprawdę. I to dużo pieniędzy nieraz w stanie są dać w to, żeby ktoś mógł pomóc. Wiecie, ostatnio się przeraziłem, bo u mnie tam jedna osoba w pracy ma takie ciężkie doświadczenie z osobą z rodziny bliską. Wiecie, jak się dowiedziałem, ile pieniędzy trzeba wydać na jakąś tam terapię, żeby nie wiadomo, czy jest nadzieja, ale może jest szansa, że się chociaż troszkę pomoże dla tego człowieka, żeby ten człowiek bliski po prostu udało mu się coś tam bardziej pójść zdrowotnie. Tyle pieniędzy naprawdę ludzie są w stanie tyle się zaangażować, a człowiek nie chce przyjść do Jezusa. A człowiek nie chce dać się zbawić dla Jezusa Chrystusa, nie chce dać się uwolnić od grzechu. Nie chce oddać tych swoich porządliwości, nie chce oddać tych swoich skarbów, w cudzysłowie. Wiecie, dzięki Bogu za to, że na mojej drodze stanął Jezus Chrystus i na Twojej drodze stanął i mówi: żyj, żyj. I teraz Ty i ja, bracie i siostro, jak potrzebujemy właśnie przygnąć do Jezusa Chrystusa, należeć do Niego, żeby wygrać, żeby wygrać. Chwała Bogu za to. Wiecie, ja chciałem się z Wami podzielić z Ewangelii Marka. I tu jest Ewangelii Marka, chciałbym z 4 rozdziału. Z Ewangelii Marka z 4 rozdziału tutaj czytamy. Od 10 wersetu chciałbym przeczytać. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I odpowiedział im: powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Wiecie, gdy czytałem te słowa, taka wielka radość napełniła też moje serce. Wiecie, Jezus mówi do uczniów, tak samo mówi do mnie, do ciebie, że wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Wiem, jakiego to doświadczenia dotyczyło. Tam, w tej chwili, kiedy Jezus mówił, jak ci faryzeusze, słuchając tego wszystkiego, zgrzytali zębami, ale nie chcieli przyjąć, nie chcieli. Słyszeli, ale nie dopuszczali tego do siebie. Wiecie, a nam dane jest, powierzono nam te tajemnice Królestwa Bożego. Poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Po co On przyszedł na tą ziemię? Żeby uratować nas grzeszników. Żebyśmy mieli możliwość zbawienia. Żebyśmy mieli możliwość uwolnienia. Jezus Chrystus mówi: wam powierzono te tajemnice. Wiecie, z jednej strony jaka radość mnie napełniła, że właśnie powierzono mi tajemnice Królestwa Bożego. Dla mnie, dla ciebie powierzono te tajemnice. Możesz poznać Jezusa Chrystusa. Wiesz, po co On przyszedł. Kiedy czytasz Słowo Boże, wiesz, o kim to Słowo Boże mówi, bo Słowo Boże od początku do samego końca mówi właśnie o Jezusie Chrystusie, o przyjściu na tą ziemię Jezusa Chrystusa, który stał się zbawieniem, który stał się uwolnieniem. I to wszystko, czego nie byliśmy w stanie dokonać dzięki zakonowi, to wszystko stało się realne w Jezusie Chrystusie. Bracie, siostro, chwała Bogu za to. W Jezusie Chrystusie stało się to możliwe. Dlatego jak ważnym jest właśnie to, ceń sobie to, że powierzono ci tajemnicę Królestwa Bożego.
Nie oddaj tego za jakieś tam rzeczy. Wiecie, niech Pan pomoże mi i Tobie. Właśnie, żeby nie oddać to za te wszystkie jakieś błahe rzeczy. Naprawdę, które wydają się, nieraz zaczynają się, tak jak było już tu wspomniane, od małych, drobnych rzeczy, a później rosną w coś potężnego, gdzie człowiek nie jest w stanie żyć już bez czegoś. Staje się niewolnikiem. Staje się niewolnikiem pożądliwości. Niewolnikiem pożądania czegoś. Czy to jest drobna rzecz, czy duża. Jakakolwiek. A Słowo Boże mówi, że jeśli w małym jesteś wierny, to i w dużym. A jeśli w małym nie będziesz wierny, to tak samo w dużym nie będziesz wiernym. Ale z drugiej strony, wiecie, patrząc na to, chwała Bogu, dostaliśmy. Ta tajemnica została przed nami odkryta. Ale z drugiej strony, możesz przez swoją głupotę i upartość, przez to, że nie będziesz chciał się poddawać Bożemu Słowu, możesz dojść do stanu, kiedy to wszystko zostanie zakryte przed Tobą. Wiecie, straszny to jest stan takich ludzi, przed którymi tajemnica została znowu zakryta. To, co wcześniej było dla nich odkryte, w to, co mieli wgląd, w co mogli swobodnie wchodzić, radować się, cieszyć się, dziękować Bogu i wielbić Jezusa Chrystusa, że On uwolnił ich od grzechu i dał możliwość nowego życia. Jeśli człowiek przez swoją upartość nie będzie się oczyszczał, nie podda się Bożemu Słowu, nie zacznie żyć według tego, co One mówi, to znowu może zostać przykryte. Ale taki stan człowieka jest jeszcze gorszy. Wiemy doskonale, że jak ciężko tych, którzy raz zostali oświeceni, raz poznali, jak ciężko z powrotem przywieźć do pokuty. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, że On to chce czynić w moim życiu i chce to uczynić w Twoim życiu. Wiecie, w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale tutaj czytamy 11 werset od 10 może. I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Wiemy doskonale, że na tej ziemi nieraz rozmawiamy z ludźmi. Mówimy, nawróćcie się do Jezusa Chrystusa. Bóg przyszedł, miłuje cię. Przyszedł swoim Synu na tą ziemię. Po to, żeby dać ci zbawienie. Żeby cię uratować. Żebyś miał możliwość życia bez grzechu. A człowiek nie chce tego przyjąć. Słyszy tak wspaniałą informację, ale nie chce tego przyjąć, jest zamknięty. Tamtym nie jest to dane. A Bóg mówi do ciebie i do mnie, tobie zostało to dane. Co z tym czynisz? Co z tym robisz? Czy jest to dla ciebie ważne? Czy cenisz to sobie? Jeśli Bóg dociera do ciebie ze swoim poselstwem, dociera do ciebie Bóg ze swoim Synem Jezusem Chrystusem i otwiera twoje serce, co z tym zrobisz? Czy podepczesz po tym? Czy pójdziesz swoją drogą? Czy też poddasz się Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, to wszystko należy do mnie, do ciebie. Mamy wolną wolę. Bóg nie chciał robotów na tej ziemi. Mamy wolną wolę, ty i ja. Mamy wolną wolę i albo wybierzemy i pójdziemy za Bożym Słowem, albo pójdziemy za swoim. W upartości trwając. Wiecie, chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Wielka chwała w Nim się objawiła i niech Pan Jezus pomoże mi i tobie, bracie i siostro, żeby wygrać na tej ziemi. Żeby wygrać, żeby nie dać się ściągnąć przez te różne rzeczy. Różne rzeczy. Wiecie, dzisiaj człowiek jest w stanie dać, żeby te swoje ciało, żeby chociaż trochę dłużej żyć, żeby trochę lepiej mu się żyło dla tego ciała. Ile ludzie są w stanie za to oddać? Naprawdę. Ile człowiek jest w stanie starań w to włożyć, żeby tego dokonać, żeby coś było mu lepiej. A o ile my, ja i ty, niech Pan Jezus pomoże nam, mamy dostęp, wspaniały dostęp mamy do Jezusa Chrystusa. Wspaniały mamy dostęp. Tak ważnym jest, żeby nie stracić tego, cenić sobie to dane Tobie i mi. Znać Królestwo. Znać te tajemnice. Tajemnica, która została objawiona. List do Efezjan. Tutaj czytam w liście do Efezjan od pierwszego, znaczy pierwszy rozdział, gdzie chciałbym od 6 wersetu przeczytać.
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim. Wiecie, wszystko w Nim zostało uczynione. W Jezusie Chrystusie, i ta tajemnica została odsłonięta przede mną i przed Tobą. Że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. W tym imieniu jedynie jest zbawienie. W żadnych bożkach, w żadnych różnych teoriach. Tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Tylko On jest jedynym pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Tylko dzięki Niemu możemy dostać się do naszego wspaniałego Ojca. Bracie, siostro, tylko On. Ta tajemnica została odsłonięta. Bóg wszystko. W tym czasie, w którym żyjemy. Połączy w jedną całość. W Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za Pana naszego. List do Kolosan. Pierwszy rozdział. Tutaj czytam od 24 wersetu. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełnią na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Świętym Jego objawioną tajemnicę. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Apostoł Paweł, nasz brat, chodził po tej ziemi. I głosił właśnie, odkrywał tą tajemnicę, że już ta zasłona została rozdarta. Nie ma już jakiegoś podziału. Każdy ma możliwość przyjścia do Ojca w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie dla każdego człowieka na tej ziemi jest możliwość. Każdy ma taką możliwość. Jedynie co, otwórz swoje serce. Szukaj Pana. Potrzebuj Go, wołaj Go. Niech to stanie się potrzebą Twojego serca, Twojego życia. A On uczyni to, co jest potrzebne. W Twoim życiu, w moim życiu. Aby wygrać. Chwała Bogu za to. Jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicą, tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Wiecie, wcześniej Żydzi myśleli, że to tylko dla nich. A tutaj Bóg dla całego świata dał możliwość nawrócenia. Dał możliwość nowego życia. Dla wszystkich. I wiecie, On wtedy chodził i to się dokonywało. Między tymi poganami, co się działo? Wspaniałe cuda. Wspaniale Bóg prowadził ich. Wspaniale Bóg objawiał swoją chwałę. Wyrywał ich z grzechu. Wiecie, to co jest najwspanialsze, że kiedy należysz do Boga, kiedy wołasz do Niego, kiedy chodzisz z Jezusem Chrystusem, ty jesteś wolny od grzechu. Jesteś wolny. Chwała Bogu za to, że mamy właśnie wolność w Jezusie Chrystusie. Ale wszędzie, gdzie zaniedbujemy czas, kiedy zajmujemy się czymś innym niż Panem naszym, Jezusem Chrystusem, nie chcemy mieć z Nim społeczności, widzimy, że w czymś innym mamy jakby lepszą społeczność, tam lepiej się w cudzysłowie czujemy. Tam wszędzie kryje się diabeł, a za diabłem kryje się grzech. Wciąganie Ciebie, mnie w grzech. Obyśmy nie chodzili takimi drogami, abyśmy zawsze właśnie dążyli do tego, żeby Chrystus w nas mógł się objawiać, żebyśmy mogli z Nim mieć społeczność, z Nim chodzić. Chwała Bogu za to. Drugi list do Koryntian. W tym drugim liście do Koryntian. Trzeci rozdział. Od
13 wersetu chciałbym przeczytać. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, kiedy synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Kiedy przyjmą to, co Bóg zamierzył w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Kiedy ta tajemnica, którą jest Boży Syn, zostanie odsłonięta i człowiek przyjmie, szczerze nawróci się do Niego, zasłona z oczu zostaje ściągnięta. My zaczynamy widzieć. Wtedy to Słowo Boże, kiedy czytasz Pismo Święte, kiedy czytasz, nagle widzisz tam w Nim, w tym Piśmie, że wszędzie Bóg mówi o swoim Synu Jezusie Chrystusie. Wszędzie mówi o tym, że każdy, kto do Niego należy, będzie wolny. Wiecie, chwała Bogu za to, że właśnie to jest dla Bożych dzieci, dla tych, którzy pragną Jezusa Chrystusa ponad wszystko, którzy walczą o to, dla których jest to ważne, którzy potrzebują Go, którzy Go potrzebują. Wiecie, tak można sobie pomyśleć, wiecie, jak człowiek gdzieś potrzebuje pieniędzy, jak nieraz się stara, jak kombinuje z tej strony, z innej strony, jak kombinuje, szuka możliwości, tylko gdzie można tych pieniędzy trochę więcej zarobić, jak potrzebuje wtedy. Szuka, dowiaduje się, wiecie, ja nieraz tego doznaję po prostu, jak ludzie przychodzą i mówią, słuchaj, jak masz jakąś możliwość, nadgodzin czy czegoś, no daj, potrzebuję. Stara się o to człowiek. A o ile więcej ja i ty, kiedy potrzebujemy Jezusa Chrystusa, kiedy mamy potrzebę, żeby być więcej z Nim, to wtedy widać w moim życiu, w twoim życiu, czego potrzebujemy, że chcemy z Nim być, że chcemy przechodzić przez doświadczenia z Nim, że szukamy rozwiązań u Niego, że chcemy czynić dla Niego, służyć dla Niego, robić coś, co pomoże innym też, żeby mogli poznawać Jego, wspaniałego Pana. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Bogu za to, że On stanął na mojej drodze i że z Nim mogę przechodzić przez te doświadczenia. Wiecie, jeszcze raz wspomnę o tym, wiecie, naprawdę to byłby straszny stan dla każdego z nas, kiedy by się diabłu udało nas odciągnąć od Pana. Wiecie, mamy potężne bogactwo w Nim. W każdym problemie, w każdym doświadczeniu, dosłownie możesz w każdym doświadczeniu przyjść do Niego. Przede wszystkim wołać Go, wzywać Jego imienia, a On pomoże dla mnie, dla ciebie. Pomoże, bo w Jego imieniu jest zbawienie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie uratowany. W każdym doświadczeniu On da ci rozwiązanie, On cię przeprowadzi, rozwiąże. Da ci proste myślenie. Wiecie, na tej ziemi, na której żyjemy, tak wiele prostych spraw zostało tak mocno pokręconych. Mocno pokręconych. Bardzo mocno pokręconych i wytłumaczonych w taki sposób, że naprawdę to jest tak pokręcone, że już ludzie nie wiedzą, co jest dobrem, co jest złem. Tak pomieszało się w głowach. A kiedy przychodzisz do Niego i u Niego szukasz odpowiedzi, nagle doznajesz, jak On przychodzi i to wszystko się rozjaśnia. Jak to wszystko się rozjaśnia. Jak w tym momencie to, co krzywe, nagle się prostuje i nagle widzisz, że to nie jest tak, jak ten cały świat mówi. Ile razy słyszałeś ty, ile razy ja słyszałem to? No przecież co, tyle ludzi by się myliło? No przecież wszyscy tak robią, wszyscy idą w tym kierunku. Tyle ludzi by się myliło? No chyba nie. Ale Bóg mówi inaczej. Bóg mówi, że to nie sugeruj się większością, sugeruj się moim słowem. Jeżeli ja tak mówię, to tak jest i amen. Nic do tego nie będziesz dodawał, nic od tego nie będziesz odejmował. A jeśli by większość szła, a to będzie zgodne z Bożym Słowem, to też będę szedł, ale musi to być zgodne z Bożym Słowem. Musi to być zgodne z tym, jaka jest wola Ojca. Wiecie, tak bardzo potrzebujemy tego właśnie, żeby być zależnym od Jezusa Chrystusa, ale żeby być zależnym od Niego, trzeba Go potrzebować. Trzeba Go potrzebować, trzeba pragnąć chodzić z Nim, trzeba pragnąć rozwiązywać z Nim te wszystkie doświadczenia. Trzeba pragnąć właśnie z Nim wygrywać w tych wszystkich decyzjach,
żeby te decyzje były podejmowane w Boży sposób, dla Jego chwały. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, wiecie, tak wielki skarb dostaliśmy w Jezusie Chrystusie, ja i Ty, tajemnica została odkryta przede mną i przed Tobą, ceń to, bo możesz to stracić. Możesz to stracić. Możesz to stracić bardzo szybko. Jeśli nie będziesz tego cenił, jeśli nie będziesz o to dbał, jeśli nie będziesz koło tego chodził, jeśli nie będziesz troszczył się o to, żeby mieć ciągle społeczność z Jezusem Chrystusem, żeby walczyć o to. Wiecie, wielu ludzi walczy o te skarby tej ziemi. Wielu ludzi walczy o te skarby tej ziemi. Jak wielu ludzi wie doskonale, że pomimo tego, że mają dużo, bardzo dużo na tej ziemi, tej mamony, tej fizycznej, że to oni wiedzą doskonale, że muszą przejść do przodu, muszą troszczyć o to, żeby szło to do przodu, bo jeżeli się zatrzymają, to zaraz konkurencja ich wyprzedzi i zaraz zjedzą. Momentalnie. Wiedzą to ludzie. A jak często my tracimy świadomość tego, że właśnie, tak jak było tu wspomniane, chodzi lew rzeczący. Patrzy, okazji, szuka tej okazji. Często, kiedy dowiadujesz się na tej ziemi o okazji, kiedy ludzie na tej ziemi dowiadują się o okazji, często ta okazja jest spowodowana tym, że ktoś na tym traci. To, że jeden zyska, to drugi musi na tym stracić. Niestety tak tutaj jest. Ilu ludzi cieszy się, mówi, a super, udało mi się, tak, kupić tanio samochód, bo gdzieś tam komornik komuś wziął, a okazuje się, że z drugiej strony to jest tragedia. A wiecie, ci, którzy szukają Bożego Syna, są najbezpieczniejsi. Oni zawsze zyskują. I nigdy nie będzie tak, żeby ich zysk był stratą dla innych. Może dla ciała będzie to strata, ale nie dla ducha, nie dla tego, co jest najważniejsze na tej ziemi. Żeby dostać się do wieczności z Jezusem Chrystusem, żeby być z Nim. Wiecie, naprawdę potężna bitwa i ja to czuję i myślę, że wy też to czujecie, że potężna bitwa jest na tej ziemi. Coraz ciężej jest na tej ziemi po prostu żyć dla Boga. Czujesz, jak wiele jest przeciwności, żeby swobodnie żyć dla Boga. Żeby swobodnie występować, swobodnie sobie żyć po prostu dla Boga. Pomimo tego, że Bóg stworzył tą ziemię. To jest Jego własność. To jest normalnie niesamowite. To widać, jak wielka bitwa duchowa się dokonuje. Ludzie są w stanie za tym, co w świecie mówią, co w telewizji gadają, co tam na tych kartach w internecie wyświetlą. To za tym człowiek jest w stanie pójść, wierzy w to bardzo szybko, bardzo swobodnie. Tak jak ostatnio jeden człowiek mówi, jak kto to wie, Słowo Boże, że to inni mogli pokręcić, a za 5 minut rozmawiają o polityce. Jak pytam się go, zadają pytanie, a skąd ty wiesz, czy ta strona, którą czytałeś, czy ktoś ją dobrze przetłumaczył? Czy oddał to w taki sam sposób, jak ty teraz bronisz jakiejś teorii politycznej? Sprawdzałeś to? Może tłumacz się pomylił? Nie, tego nie sprawdzają, idą od razu w ciemno. A Boże Słowo? A kto to wie? A czy to dobry jest przekład? A może taki przekład, a może inny, a może jeszcze inny? Tutaj człowiek, jaki jest tak w cudzysłowie ostrożny, a na te wszystkie plugastwa, te wszystkie bagno po prostu bierze i tylko je to po prostu. I niestety tak jest. Każdy, który chce chodzić za swoimi porządliwościami, chce chodzić za diabłem, bo tam mu jest bliżej, tam jego cielesne serce jest mu bliżej, to niestety tak będzie to przyjmował. Za głupotami będzie szedł w ciemno. A od prawdy diabeł będzie szczelnie pilnował, żeby się nie wziął za nią. Będzie kładł różne teorie do głowy, a to przekład, a to tamto, a to siamta, kto to wie, a może to nie jest prawda. Ale fajnie, ostatnio też słuchałem Fineja i nawet nie wiedziałem, że on też użył takich słów i też tak, kiedy rozmawiałem z tą osobą, też powiedziałem jej podobnie, że właśnie w pewnym momencie człowiek, jak już zadasz mu pytanie wyraźne, to skoro to nie jest prawda, to wyprzyj się, że nigdy nie chcesz przyjąć tego zbawienia. Nie chcesz przyjąć tego zbawienia w Jezusie Chrystusie, jak skoro to nie jest prawda. Powiedz, że nie chcesz, nigdy nie chcesz mieć z tym. To człowiek nagle się zaczyna zastanawiać, że jednak może jednak nie mówić tego tak. Że zostawię sobie może deskę ratunku. No to skoro nie wierzysz, skoro podważasz, że to jest prawda. Skoro podważasz, że to jest prawda, że kto to wie, to wyprzyj się tego. Nie, człowiek tego nie zrobi. Nie zrobi. I dzięki Bogu, że nie robi. Tylko, że skoro tego nie robi i nie ma odwagi tego, żeby tak powiedzieć, to niech się zastanowi, że to jest prawda, że to właśnie Bóg przemówił. Że Bóg dał swego Syna na tą ziemię, żeby dać nam szansę ratunku. Człowiek się nad tym nie umie zastanowić. Dlaczego nie umie? Bo diabeł bardzo mocno pilnuje, żeby człowiek się nie zastanowił nad tym. Jak tylko by się w tym kierunku zwracał, to zaraz będzie zarzucał różnymi głupotami. Wszystkie rzeczy się będą wydarzać, co byś w życiu nie powiedział. Byle tylko odciągnąć. I to, co to nam pokazuje? Że właśnie
tajemnica, która zostaje odkryta. W Jezusie Chrystusie jest czymś bardzo ważnym dla mnie i dla Ciebie. To jest coś bardzo ważnego. Że jeśli w Nim wygramy, w Nim przejdziemy, Jego będziemy potrzebować, to dostaniemy się do wieczności z Ojcem. To wszystko się skończy. Ta cała ziemia. Ale wiecie, chwała Bogu za to, że każdy człowiek na tej ziemi ma życie wieczne. Tylko pytanie takie, jedno ważne pytanie. W którym miejscu je spędzi? Tak ważne jest, w którym miejscu je spędzi. Czy spędzi te życie wieczne z Jezusem Chrystusem, z Ojcem, gdzie będzie chwała, radość, szczęście. Wiecie, uczniowie tak mówili, to tak zachwyca, że uczniowie właśnie jak byli z Panem na górze przemienienia, tak dobrze nam tutaj być. Panie, rozbijmy namioty, oni już nie pamiętali o pozostałych apostołach. To jest niesamowite, pomimo tego, że byli razem z życi. Oni nie pamiętali o swoich rodzinach. Nagle zapomnieli o tym wszystkim. Co się stało? Co tam się stało? Tak, to była obecność Boża. To była obecność Jezusa Chrystusa. To była obecność Ojca. Dobrze nam tutaj być. Rozbijmy namioty. Wszystko przygotujemy. Byle zostać tutaj. I tak człowiek, gdyby mógł tak sekundę chociaż doznać, ilu ludzi by rzuciło w proch to wszystko. I dlatego wiecie, ja wiem, że potrzebna jest wiara dla mnie i dla Ciebie. Wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Boże Słowo. I kiedy zaczynasz się to zagłębiać i zaczynasz szukać Bożego oblicza, to Bóg zaczyna rozjaśniać w swoim Synu Jezusie Chrystusie te wszystkie ciemności. I nagle okazuje się, że kiedy czytasz te Boże Słowo, to Bóg dociera do ciebie z tego Bożego Słowa. I choćbyś nie wiadomo, jaki przekład czytał, jeżeli szczerze do Boga przyjdziesz, to Bóg będzie rozjaśniał ci te Słowo i będzie cię prowadził dalej. On nie dopuści. Człowiek będzie lgnął i Bóg będzie prowadził i będzie wyprowadzał. Jeśli nawet pewne rzeczy w niektórych przekładach są poprzekręcane, to Bóg i tak poprowadzi, jeżeli człowiek szczerze przyjdzie do Niego. Poprowadzi i wyprowadzi z tego. Ale pierwsze, zaufaj Bogu. To jest prawda. To jest prawda. To jest Boże Słowo. On Cię wyprowadzi z wszystkiego i poprowadzi dalej ku swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. A w Nim doznasz wolności od grzechu, od porządliwości, od tego wszystkiego. W Nim tylko jest ta wolność. Poza Nim nie ma tej wolności. Wszystko, co jest poza Jezusem Chrystusem, to jest niewola. Niestety, ale niewola. Niestety, ale niewola. Początkowo słodko smakuje, ale później staje się jak gorycz w środku, która niszczy ludzi. Chwała Bogu, wiecie, bracia i siostry, chwała Bogu za to, że została odkryta przed nami tajemnica. Jeśli Bóg odkrywa ją przed Tobą, to nie zrezygnuj z tej tajemnicy. Idź dalej do samego końca, żeby wygrać, żeby poznać Go i być wolnym i szczęśliwym w Jezusie Chrystusie. A jeśli już masz odkrytą tą tajemnicę, to trzymaj się tej tajemnicy. Objawionej tajemnicy, którą jest Jezus Chrystus. Trzymaj się jej. Nie puszczaj się jej. Bo to jest jedyny skarb w moim i w swoim życiu. On jedynie ma moc przeprowadzić mnie i Ciebie przez te wszelkie doświadczenia. I niech Pan Jezus pomoże mi, bracie i siostro, i Tobie, żebyśmy wygrali na tej ziemi. Bo naprawdę jesteśmy na niełatwym terenie. Niestety nie jesteśmy na łatwym terenie. Pomimo tego, że za niedługo będzie, jeśli Pan Jezus pozwoli, będzie wiosna, będzie ładnie, zacznie się znowu robić taka pogoda, dalej nie jesteśmy na bezpiecznym terenie. To już jest mocno skażona ziemia. Duchowo jest skażona coraz bardziej. Materialnie też ludzie coraz bardziej już skażają to wszystko. Ale chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, że Ojciec dał nam możliwość, Tobie i mi. Skorzystaj z tej możliwości i nie daj sobie jej wykraść. Jako cenny skarb trzymaj jej. Jako coś ważnego. Coś naprawdę ważnego. Jeżeli ktoś ma coś ważnego w swoim życiu, wiecie, ilu ludzi za jakieś ważne rzeczy, nieraz one były bardzo małe, nawet nie mające wartości materialnej, ale jakąś tam sentymentalną, bo dostał ją od ojca, od dziadka, od kogoś tam. Nieraz ludzie byli w stanie naprawdę się poświęcać, bo to było dla nich ważne, oni to cenili. Resztę mogło się spalić, ale to nie mogło się spalić. To nie mogło. Mogło się pozostałe rzeczy w domu spalić, jak się palił, ale biegł człowiek po to, żeby właśnie tą jedną rzecz wziąć. O ile bardziej dla mnie, dla Ciebie ważny powinien być Jezus Chrystus i zbawienie w Nim, żeby tego nie dać sobie ukraść. A jest lew ryczący, który patrzy, szuka na tą szansę, szuka możliwości. Wiecie, tak jak kiedyś można było porównać do myśliwego, wiecie, który naprawdę zależy mu nie, żeby ubić tam jakieś tam zwykłe coś, co pełno jest, ale myśliwemu zależy na tym, żeby właśnie uszczelić to, co nie jest takie osiągalne, co jest trudne do zdobycia.
Ilu wędkarzy chodzi właśnie po to, żeby złowić rybę, nie te, które są łatwe, które tylko wrzucisz, od razu już siedzi. A ile bardziej diabłu zależy, żeby tych, którzy zbliżają się do Boga. Ci, którzy należą do Boga. Z jednej strony tych, którzy się zbliżają do Boga, którzy już zaczynają doznawać tej światłości z Bożego Słowa. Będzie próbował odizolować od tego, odciągnąć czymkolwiek, żeby tylko człowiek nie poszedł za Jezusem Chrystusem. A tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, jak wielka dla Niego jest to radość, dla wroga, kiedy uda mu się uszczelić. I wtedy najgorsze to jest to, że robi dokładnie to samo. To samo robi, co ludzie na tej ziemi myśliwi. Wyciąga wszystko z środka, wypycha już brakiem życia i stawia sobie jako trofeum. Tak, ja to ubiłem. Mam tutaj ubite. I schodzą tacy ludzie już później bez życia, którzy kiedyś żyli i obfitowali w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj już zewnętrzna skrupa została, ale już tylko straszy. Dlatego ceńmy sobie, bracia i siostry, ceńmy sobie Jezusa Chrystusa i nie oddajmy tego, co dostaliśmy w Nim. Niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracia i siostro, w tym, żeby właśnie wygrać. Bo On ma wielkie starania o to, żebyśmy nie przegrali. Gdyby nie On, gdyby nie Jezus Chrystus, mnie tutaj by nie było, Ciebie by nie było, nikogo z nas by tutaj nie było. To Jego staranie, dzięki Niemu tutaj jesteśmy. Tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteśmy tutaj. Inaczej by nas tutaj nie było. Diabeł już by nas dawno załatwił. Dawno już by nas tutaj nie było. I skoro taką łaskę Bóg nam okazał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, to nie podeptajmy potem. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Amen.